Cześć, witam Was bardzo serdecznie na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie słuchawek Kronos firmy TT Esports by Thermaltake. Słuchawki generalnie przeznaczone dla graczy, oczywiście do FPS-ów głównie, ale też mające zapewnić maksymalną mobilność. Cena takich słuchawek to około 250 zł i za chwilkę przyjrzymy się, czego dowiemy się z opakowania, no i oczywiście zobaczymy same słuchawki. A więc opis na dole pudełka, przystosowane do urządzeń mobilnych, elastyczny mikrofon, podświetlenie smoka, regulacja głośności na kablu i odłączany kabel od słuchawek. Tak więc kilka ciekawych informacji się już dowiedzieliśmy. Z boku, jak w każdym produkcie Thermaltake'a, jest nazwa na czerwonym tle i charakterystyczny smok. Moi drodzy, z tyłu mamy dużo więcej informacji, ciekawe obrazki. Zobaczcie, zawartość zestawu. Same słuchawki, opis poszczególnych rzeczy, ale to oczywiście zobaczymy za chwilkę. Kontrola głośności na kablu, wtyk taki pojedynczy do telefonu, łączący w sobie funkcje słuchawek i mikrofonu w jednym wtyku. Oczywiście dwa wtyki do PC-ta osobne, jeden na słuchawki, jeden na mikrofon oraz wtyk USB. No i mamy też dane techniczne, zobaczcie. Zastosowano tutaj jednostki o średnicy 40 mm, zakres częstotliwości taki bardzo standardowy od 20 Hz do 20 kHz i pedancja 32 ohmy, czułość oraz maksymalna moc wejściowa. Mamy także dane mikrofonu, długość kabla 2 metry oraz dostępne w zestawie kable z wtyczkami. No dobrze, poczytaliśmy sobie co nieco, a teraz pora spojrzeć na te słuchawki. Zobaczcie, samo opakowanie jest dość cienkie. Jestem ciekaw, jak one są spakowane. Proszę bardzo, już mamy wszystko na wierzchu. Oczywiście standardowa jest książeczka z informacjami gwarancyjnymi. O, zobaczcie. Taka fajna torba z logo smoka. Oczywiście po to, żeby te słuchawki wrzucić do tej torby, zabrać ze sobą w podróż na jakiś turniej gamingowy. Mamy okablowanie. Rzucimy sobie na nie okiem szybciutko. Oczywiście jest to Thermaltake, więc kable typowo dla graczy są w oklotach. Natomiast tutaj mamy ten kabelek do smartfona, pojedynczy mini jack i wtyczka mini USB. I zobaczcie, drugi kabel to jest ten właśnie 2-metrowy w oplocie takim bardzo fajnym, z regulacją kontroli i wyłącznikiem mikrofonu w postaci takiego suwaczka. Tak to wygląda z bliska, moi drodzy. Mamy takie pokrętełko. No, bardzo ok, to się zachowuje. Zobaczymy oczywiście jak w praktyce. No i wtyk do podłączenia do słuchawek i zakończenia. Jack słuchawkowy, jack mikrofonowy i USB. No i cóż, widzimy słuchawki. Oczywiście pierwsza cecha, składają się na płasko. Dlatego zajmują mniej miejsca. Możemy je bez problemu zabrać ze sobą do walizki, do plecaka. Nie powinno się nic im stać. Zobaczcie, mamy bardzo fajny ten pałąk ze świetnym logo TT Esports Thermaltake ze smokiem. Regulacja wysokiej jakości, oczywiście metalowa. Rozciągliwość jest bardzo duża, tak więc bez problemu dopasują się do każdego gracza. Zobaczcie, mamy takie ozdobne elementy, to takie srebrne nakrętki jakby. Przy nausznikach matowy plastik, a w środku błyszczący. Ale z tego co pamiętam z opakowania, tutaj coś będzie podświetlane, właśnie to logo. Kolejna rzecz, bardzo gruba wyściółka pałąka. Powinno to się fajnie sprawdzać. No i przede wszystkim też fajna kolorystyka, czerń i czerwień. Bardzo fajnie to wygląda. Patrzmy dalej. W samych muszlach oczywiście logo smoka. Dość grube i miękkie nauszniki. Tu oczywiście są te 40 mm głośniczki schowane. I mikrofon. Mikrofon, moi drodzy, zobaczcie, jest duży. Naprawdę robiący wrażenie, jeśli chodzi o wygląd. Wykonany po części z matowego, po części z błyszczącego plastiku z elementami ozdobnymi. Nie jestem pewien, ale tutaj prawdopodobnie też coś będzie nam świecić. I zobaczcie, faktycznie można ten mikrofon bez problemu dogiąć. Jest elastyczny. Aha, no i tutaj widzicie właśnie w lewej słuchawce port do podłączenia tych kabelków. Jak to się ma w praktyce, oczywiście zobaczymy w pełnych testach już niedługo. Póki co pierwszy rzut oka mamy za sobą. Słuchawki zapowiadają się bardzo ciekawie. No cóż, pozostaje mi zaprosić Was na pełną recenzję za jakiś czas. No i do tego czasu pozdrawiam Was, cześć!